Nazywam się Natalia Maj. Jesteśmy w tym momencie w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach. Spotykamy się tutaj dlatego, że jestem uczestniczką projektu Kobiety, Liderki, Obywatelki, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Dorastów Europejskich PINEU. I w ramach tego organizuję moją akcję lokalną, która ma tytuł Zabawy sztuką. W ramach tego mam dwie akcje, które się odbywają jednocześnie. W tym miejscu na foyer odbywają się zajęcia sztuki współczesnej, w których biorą udział dzieci. Piętro niżej odbywają się zajęcia dla dorosłych z techniki dekupaż. Jak wolisz? Lepiej od góry zawsze zacząć. Słuchajcie, to jest graffiti. Najczęściej graffiti szablonowe. To, słuchajcie, jest malarstwo, które zostało, moi drodzy, przeniesione na ogromną skalę ściany. Tak? A tu podobne rzeczy, które są we wnętrzu, akurat wnętrzu galerii. W ramach projektu Zabawy sztuką dzieci na początku miały prelekcję dotyczącą sztandarowych instalacji sztuki współczesnej, co to jest, jak to wygląda, żeby mogły zobaczyć i taką wizualizację mieć tego, z czym będą pracować i czym się będą zajmować. Inspirowałam się tym, co się dzieje w Mocaku czy w Zachęcie Warszawskiej, zajęciami właśnie ze sztuki, zwłaszcza ze sztuki współczesnej. I dzięki Natalii Nowackiej, która takie zajęcia prowadzi z dziećmi u siebie w galerii, postanowiłyśmy coś takiego zrobić w Dobczycach i okazało się, że było duże zainteresowanie tymi zajęciami. Dzieci są zachwycone. W tym momencie dzieci realizują już część warsztatową, tworzą sobie swoje własne instalacje, mają mnóstwo materiałów i czekamy na efekt końcowy. Tak, też. Tak, no. Trudno jest tak, jak jest tak, lepiej to na przykład dokładnie. Jak ma pani na przykład motyw jakiś kwiatowy czy coś, to nieraz porozcinać te kwiatuszki, nie? I sobie pojedynczo pani to będzie, tak, łatwiej jest i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że pani po prostu te, później się zrobią takie, wie pani co, zakładki, nie? No bo talerzyk jest też wypukły, tak samo te jajka czy coś. Dobra, to ja idę do pani. Potrzebny będzie mi teraz klej. Natomiast na dole panie zapoznają się z techniką dekupaż zupełnie od podstaw. Tworzą sobie ozdoby świąteczne, jajka, pisanki i zakładki do książek. Planuję kontynuowanie tych działań. Nie wiem, czy w tym momencie, czy później. Natomiast chciałabym też się skupić w dalszym ciągu i na zajęciach edukacyjnych dla dzieci i dla dorosłych. Ja najpierw pokolorowałem. Pokrywę na końcu zrobiłem. To jest dom zombie. Tu jest tak, że się pająk rusza. Tu jest taki pająk. Tu jest zombie, tu jest grób zombie, a tu jest stół. Zostaje ulica nie otwierać. A w środku jest taki dom dla piesków. Teraz jeszcze taki jeden, który tutaj leży. I każdy ma swoje posłanie, miskę z wodą i tutaj jest taka sprężynka i tutaj się tak kręci tym zabijaskiem takim i jak pieski idą spać, to jest dla każdego jedno i każdy słyszy taką jakby swoją melodyjkę. Tutaj jeden leży na swoim posłaniu i trzyma kość. Tutaj jest taka szafeczka, taka jakby, i za nią są dwa pieski. No, a tutaj jest taka sprężynka, gdzie psy mogą się chować na przykład.